Witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Za wyjątkiem tych ludzi, którzy nie chcą być serdecznie witani i mi piszą na maila, że to jest niefajne, że ja witam ludzi serdecznie. Was witam ozięble. Razem ze mną jest dzisiaj Ulka Kuczyńska. Cześć. Cześć Krzyśku, cześć. Sorry, ale czasem dostaję takie rzeczy na maila od sfrustrowanych ludzi, głównie emerytowanych nauczycieli, że czasem muszę odreagować. Nie, serio. Nie no, wiesz, no ludzie w internetach w momencie, kiedy mogą napisać wszystko i dla każdego, to bardzo różne rzeczy piszą, więc wiem, no. Tak, dokładnie tak. A dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o czymś bardzo, bardzo ciekawym, o operacji Pusty Talerz. Ale nie chodzi o to, co nas czeka, gdy Morawiecki nam podniesie podatki. Nie, to jeszcze nie, to dopiero w przyszłym miesiącu. To Chiny. Kochani moi Chiny, bo jak zapewne wiecie, to w opisie macie link do kanału Urszuli. Jak tam klikniecie i zobaczycie, to możecie się przekonać, że ona jest specjalistką od kilku rzeczy, między innymi energetyki, ale przede wszystkim od Chin. Bardzo dużo czasu tam spędziła, ma odpowiednie wykształcenie kierunkowe i po prostu się zna. Także zachęcam zajrzeć na ten kanał, przejrzeć filmy, polajkować, udostępnić, skomentować, zasubskrybować. I obejrzeć właśnie film o operacji Pusty Talerz, bo tutaj będzie tylko trochę, u Ulki będzie więcej, także może, że damy właśnie też na samym końcu będziecie mieli link specjalnie do tego filmu operacji Pusty Talerz. Co to jest operacja Pusty Talerz? Bo brzmi trochę tak, jakby na przykład chcieli zagłodzić tych, którzy nie kochają Xi Jinpinga. Wiesz co, paradoksalnie chodzi o to, żeby ich nie zagłodzić. W sensie... Przechodzą na czerpanie pożywienia ze słońca. Trochę tak. Chodzi o to, że już będzie przedwczoraj przewodniczący Xi Jinping wystąpił przed kamerami. To było przemówienie, w ogóle bardzo piękne przemówienie, gdzie on, wiesz, przywoływał cytaty z poetów klasycznych. Ale chińskich? Przed wieków. Chińskich oczywiście, że tak. No i właśnie ogłosił operację Pusty Talerz. Mianowicie, że grzmiał, że nie wolno w Chinach marnować jedzenia. To dobrze że mówił. Że marnuje się za dużo i że należy z tym skończyć, ponieważ takie szastanie jedzeniem i ogólnie zasobami żywieniowymi to jest zła rzecz, a prawdziwą cnotą konfucjańską jest oszczędność i powściągliwość w tym zakresie, czyli jeść tyle, ile się potrzebuje i zostawiać po sobie pusty talerz. I w związku z tym zaczyna się kampania, na przykład na TikToku, tak, to jest w ogóle medium, dla mnie ono jest fascynujące, jest jak obca planeta w ogóle. TikTok fajny, ale... gdyby nie było TikToka, pan prezydent nie miałby gdzie pajacować. To prawda. No ale właśnie to pajacowanie, no więc pajacowanie na TikToku w ogóle w krajach azjatyckich ogromną subkulturą, jeśli tak można powiedzieć, pajacowania na TikToku są tak zwani królowie i królowe żołądka. Aha. I słuchaj, to są w ogóle, ludzie organizują konkursy i w ogóle wyzwania na to, ile czegoś tam zjedzą w jak najkrótszym czasie. O, i to są, widzę i to są dla siebie ogóle... ścieżkę kariery. I to są w ogóle, wiesz, rzeczy, które mają jakieś setki milionów wyświetleń. Naprawdę. I, a jak tam z reklamami? No są, więc oni też na tym nieźle zarabiają, nie? No ale właśnie... Do zobaczenia, panie prezydencie, robimy... konkurencja będzie. No, ale właśnie, słuchaj, na TikTok dostał polecenie i od tego momentu, przed wyświetleniem jakiegokolwiek filmiku właśnie otagowanego tam królowa czy król żołądka, będzie musiał wyświetlić planszę z przypomnieniem, że jedz tyle, ile potrzebujesz, zostawiaj po sobie pusty talerz, ponieważ marnowanie jedzenia jest złe. Oraz zaczynają się nawet nie to, że ograniczenia, ale w ogóle uwaga, uwaga, nie? Wuhan to jest takie centrum dowodzenia wszechświatem po prostu w tym roku. No i słuchaj, tamtejsze Stowarzyszenie Restauratorów, właścicieli restauracji, oni w ogóle zaproponowali, i to teraz jest rozszerzane na inne miasta i inne prowincje, żeby wprowadzić tak zwany przepis N-1. I to polega na tym, że jak przychodzisz do knajpy,
przy czym w Chinach zwykle do restauracji chodzi się grupą. Rzadko kiedy do restauracji chodzi się, wiesz, we dwójkę czy tam w trójkę. Częściej chodzi się grupami. To, co zamawiasz, to musi być liczba osób, które przyszły i siedzą przy stole, minus jeden. Czyli tak? Co, przyjdę w 8 osób, dadzą mi 7 dań? Możesz zamówić 7 dań wtedy, tak. I wtedy będziesz mógł zamówić tylko 7 dań, tak. Dlatego, że wiesz... Komunizm! W Chinach jest też inny sposób jedzenia, nie? W sensie, my jak idziemy do restauracji, no to wiesz... Każdy ma swoje. Każdy ma swoje. I w ogóle jedna z moich ulubionych historii jest taka, miałam, słuchaj, przyjaciela, Koreańczyka, który, myśmy razem właśnie studiowali chiński, byliśmy razem w grupie i ja pamiętam, że pojechaliśmy razem na wycieczkę do Szanghaju i on mnie poprosił, czy mógłby ze mną pójść do zachodniej restauracji w Szanghaju, takiej, wiesz, w stylu amerykańskim czy zachodnim. No i poszliśmy, pamiętam, że poszliśmy na argentyńskiego steka i on miał problem, w sensie, że czy ja mogę spróbować twojego talerza? Ja mówię, nie, wiesz, nie, w sensie nie wyjadaj mi z talerza, nie, w sensie w zachodniej knajpie, no jest to, nie wiem, małżeństwo albo pary sobie czasem coś popróbują z talerza, ale to nie jest tak, że sobie... Ale to bardziej gra wstępna jeszcze w knajpie. No, można to tak określić, w sensie nie jest to ani grzeczne, ani nie jest to powszechnie przyjęta praktyka, że jak idę, wiesz, z koleżanką z pracy na lunch, to, nie wiem, zamieniamy się, nie wiem, surówkami czy cokolwiek, po prostu co masz na talerzu, to zjadasz. Dokładnie, moje, nie dotykaj. No, natomiast w Chinach jedzenie jest czynnością społeczną, ma rolę bardzo, wiesz, taką więziotwórczą i kulturotwórczą. A potem się dziwią, że tam wiecznie jakieś choroby nowe powstają. I wygląda to tak, że jak przychodzisz grupą, no to sobie siadacie przy stole, przy czym na przykład w dobrych i w takich tradycyjnych chińskich knajpach bardzo często te stoły są okrągłe. Na tych stołach jest takie szkło. I to, które też się obraca. Dokładnie. To się po angielsku to się nazywa Lazy Susan, nie? I po prostu zamawia się dania, którymi się potem wszyscy dzielą. W sensie te dania trafiają na środek tego stołu i po prostu do swojej miseczki nakładasz sobie kęsek tego, kęsek tamtego, uważając jeszcze, żeby nie nałożyć się za dużo, no bo wszyscy mają móc spróbować wszystkiego, co jest na stole. No więc ma wejść przepis właśnie, żeby móc zamówić tylko i wyłącznie N-1, czyli liczba osób minus 1. Ale na przykład to mnie też, wiesz, to akurat uważam, że jest świetna sprawa, że będzie można zamawiać na przykład połowę porcji. Do tej pory nie było takiej praktyki, w sensie Chińczycy w ogóle nie rozumieli, o co pytasz, po co ci pół porcji. No i że będzie, restauracje dawały opakowania, żeby móc wynosić rzeczy niezjedzone, zabierać je ze sobą. To też nie była powszechna praktyka, no bo trochę dla Chińczyka to jest, wiesz, tracisz twarz, w sensie zapłaciłeś i tak dalej, no to jest, wiesz, płynie ten pieniądz w restauracji szerokim gestem, więc nie zabiera się tego, co się zostawiło. Rozumiem. Nie? Ale dlaczego oni to robią? Żarcie im brakuje, czy po prostu z takich powodów na przykład ekologicznych, jak tutaj się robi w Europie? Ale pytasz o Xi Jinpinga, czy pytasz o, że tak powiem, tą o Xi Jinpinga, no bo tutaj w Polsce, czy w ogóle w Europie, też jest taka kampania, żeby nie marnować jedzenia, no bo my marnujemy podobno jako ludzkość 10-20% tego, co wytwarzamy i to tak. Niedobra jest, bo po pierwsze po cholerę pracować na wytworzenie czegoś, co się marnuje, skoro można w tym czasie na przykład się wyspać. Ale przede wszystkim wytworzenie jedzenia, no to są nawozy sztuczne, to szkodzi środowisku, to jest woda. Potem często transport, bo ten marnowanie często jest na poziomie handlu detalicznego albo na poziomie naszych lodówek. Czyli transport, no to znowu spalinki i tak dalej. A potem to wszystko, jak się zepsuje, to jeszcze trzeba coś z tym zrobić. No to często tam właśnie gnije i zmienia się w różne gazy i inne takie świństwa. Więc u nas też jest taka, się próbuje tam robić różne akcje społeczne, żeby nie marnować tyle tego żarcia, tylko na przykład oddać biednym. Tak, ale u nas to jest ekologiczne właśnie. A z jakich powodów to u nich jest?
No więc słuchaj, z takich powodów, że są w czarnej dziurze w tym momencie. W sensie Chiny od bardzo dawna mają problem z bezpieczeństwem żywnościowym. O, to jest, no bo ich jest, dużo jest. Bo ich dużo jest, tak. I wiesz, tam oni nawet nie produkują tyle ryżu, ile sami zjadają, tylko kupują go na rynkach międzynarodowych, nie? O, od kogo kupują, to ciekawe, wiesz może? Wiesz co, bardzo dużo przede wszystkim z Australii. A no tak, duży kraj, mało ludzi. Tak. Mięso z Australii też kupują, w sensie bardzo dużo wieprzowiny, wołowiny. Co prawda ostatnio wprowadzili na to embargo, no bo tam trwa kłótnia z Canberrą, ale tak. No, natomiast wiesz, no, Chiny przede wszystkim mają problem z bezpieczeństwem żywnościowym. Są w dużej mierze zależne od importu. Jednocześnie tam oczywiście, wiesz, koszyk tych podstawowych takich produktów żywnościowych ma gwarantowane ceny. Mhm. W sensie rząd bardzo uważa, żeby ceny nie poszybowały za bardzo w górę i inflacja za bardzo tego podstawowego koszyka nie dotknęła. A w tym momencie, słuchaj, no co, mamy tak, mamy pandemię. Globalny, znaczy konflikt amerykańsko-chiński być może zbrojny. Ten, tak. No więc pandemia, napięcia na poziomie, wiesz, politycznym i geopolitycznym oraz mamy, wiesz, najgorsze od dziesięcioleci powodzie, które dotknęły 27 prowincji, ponad 4 miliony ludzi jest już przesiedlonych. Podobno tej wielkiej zaporze to grozi, no. Zagraża. Tak, tak, w sensie ostatnie doniesienia, jak czytałam, to wiesz, tam zbiornik przy tamie, to głębokość alarmowa tego zbiornika to jest 175 metrów, mhm. No a obecna głębokość już pobija historyczny rekord. Znaczy nie głębokość, tylko poziom wody. Tak, tak, no poziom wody. Mhm. To już jest ponad 165 i tej wody ciągle przybywa, więc zaczęło się na przykład kontrolowane, wiesz, spuszczanie wody i uwalnianie śluz na innych tamach, żeby zmniejszyć napór na tamy trzech przełomów. No ale tam sytuacja jest naprawdę bardzo podbramkowa. Zniszczone są po prostu ogromne obszary, wiesz, upraw rozmaitych. Całe miasta są dotknięte. Całe regiony, wiesz, rolnicze, no więc oni w tym roku, po prostu rok 2020 się sprzysiągł przeciwko nim w tym momencie. Tak, nim. Zafundowali całemu światu koronkę i twierdzą, że to oni są biedni. Wiesz, a oni twierdzą, że to Amerykanie im zafundowali. Ale w ogóle, no oczywiście, że Estonka, nie? Z Amerykanów. Ale nie, akurat po Amerykanach to się wszystkiego można spodziewać. No, specjalnie wymyślili niezdrowe żarcie, żeby był gruby. To nie moja wina. Tak, to z pewnością też, ale w ogóle wiesz co, serio? Pandemia wchodzi tutaj, że tak powiem, w bezpieczeństwo żywnościowe z impetem. Ale właśnie, przepraszam, że tak zrobię małą dygresję do pandemii, bo oficjalnie no. To w Chinach to już nie ma pandemii, tam już jest wszystko spoko. A jak jest w praktyce? Kto to może wiedzieć w momencie, kiedy wiesz, nie masz publikowanych żadnych oficjalnych danych i wyników? W sensie, nie testują, to nie wiedzą, no. No bo tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro to się wydostało do Francji, do Stanów, praktycznie na cały świat, to na pewno się wydostało do reszty Chin z Wuhan też. No wiesz, no oczywiście, że tak. No, w Hongkongu przecież odnotowano, wiesz, całkiem spore zachorowania i oczywiście zakazy protestów i demonstracji były w imię zdrowia publicznego. Tak? A to oczywiście, to tak jak w Polsce. Kwarantanna, nie? Więc oczywiście, że tak. No prawda jest taka, że twierdzą, że pandemia jest pod kontrolą, co nie zmienia faktu, że wiesz, wpływ na ekonomię, w ogóle na gospodarkę i na życie, no ona wywiera ogromny, nie mówiąc o tym, że uwaga, uwaga, od czego zaczęła się pandemia? Oficjalnie od jedzenia nietoperzy. No, a wiesz dlaczego Chińczycy nagle rzucili się na jedzenie nietoperzy? Bo tanie są. No, tanie jak tanie. One po prostu zaczęły mieć cenę konkurencyjną wobec wieprzowiny. Ponieważ... Bo wieprzowina zdrożała przez afrykański pobór świń. Mhm. Jak to jest wszystko ze sobą połączone. No, dokładnie tak. I przez to ja nie mogę z domu wychodzić. Znaczy nie mogłem, a teraz na jesieni będzie znowu jakiś hardcore.
No, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, ale rozumiesz, co próbuję powiedzieć. Tak. To naprawdę są system naczyń połączonych i oni są naprawdę już w tym momencie w takiej sytuacji, kiedy realnie mają się czego bać. W sensie realnie na jesienią może się okazać, że bezpieczeństwo żywnościowe Chin w związku, wiesz, tam z kolejnymi jakimiś posunięciami handlowymi, napięciami politycznymi i tak dalej, że no po prostu zaczyna być coraz gorzej, a oni sami, wiesz, no w momencie, kiedy mają największe powodzie od dziesięcioleci, tam też nie będzie plonów do zebrania po prostu jesienią, nie? A do tego jeszcze, poprawnie jeśli się mylę, sprawa jest taka, że kraje zachodu coraz mniej chętniej od nich kupują, więc tam te przepływy gotówki się trochę nie zgadzają. Tak, no zaczyna się chwiać bilans, tak, po prostu, wiesz, wymiany handlowej, nie tylko wymiany handlowej, ale w ogóle waluty i wszystkiego. Więc oni są trochę w sytuacji, kiedy jeżeli chcą mieć co jeść, to muszą zacząć gospodarować tym, co realnie już mają, tak, i zacząć tym gospodarować w miarę oszczędnie. Nie mówiąc o tym, że no, jest to naród, który ma za sobą doświadczenie głodu i to, wiesz... I to nie jedno. Nie jedno, ale ma przede wszystkim za sobą świeże doświadczenie głodu, tak? Ponieważ w latach tak zwanego wielkiego głodu, które są nazwane tam 3 lata problemów, znaczy tak, 1959-1961, no to w Chinach z głodu zmarło około 40 milionów ludzi. To sporo. Całkiem sporo. Wziąć pod uwagę, że wiesz, wtedy populacja też wynosiła trochę mniej, jeżeli nie połowę mniej, nie wiem o ile mniej, ale sporo mniej niż obecnie, nie? Więc, no, komunizm, tak się kończy. Więc 40 milionów ludzi po prostu zmarło z głodu, no, wiesz, raporty i doniesienia o kanibalizmie, przypadkach po prostu kanibalizmu, a ludzie umierający po, wiesz, ogryzieniu kory z drzew, jedzący, wiesz, zapychający żołądki białą glinką. No po prostu, wiesz... No jak na Ukrainie, jak Stalin tam... Przestraszne historie po prostu, nie? I to jest świeże wspomnienie, bo głód na Ukrainie to jest 36 rok. To jest coś, czego na przykład no, nawet moje pokolenie moich dziadków już nie mogło pamiętać, tak? Mhm. A tam to jest, wiesz, to jest czas, który mogą pamiętać dorośli, w sensie... Tak. I czy to będzie jakoś takie tylko kampania społeczna, czyli jej jedz mniej, czy to będzie bardziej też tak w stronę na przykład wymuszania, wykorzystywania tego systemu ratingu społecznego, typu będą zaglądać ludziom do talerza, ile jedzą? Ja myślę, że zacznie się od tych łagodnych środków, ponieważ oni jednak, wiesz, zaniedbali to straszliwie. To jest też kraj, gdzie, wiesz, otyłość wśród dzieci osiąga jakieś galopujące rozmiary po prostu, nie mówiąc o współczynniku cukrzycy, nie? U dzieci i u dorosłych. Więc oni ten aspekt zupełnie zaniedbali, ponieważ przez lata jedzenie i jedzenie również zachodniego śmieciowego żarcia to był taki symbol statusu i awansu społecznego, że już nie musimy oszczędzać, że już możemy i już możemy dać dziecku jeść tyle, ile chce, a nawet więcej, nie? Rozumiem, i przegięli w drugą stronę. Trochę przegięli w drugą stronę. O tym, wiesz, w Chinach zupełnie było cicho, o tym się nie mówiło. Natomiast prawda też jest taka, że oni muszą zacząć działać w tym kierunku i muszą zacząć działać szybko. A czy to nie jest tak, że oni próbują poprzez przesyłanie ludzi przez granicę zabrać trochę terytorium bardzo żyznego Rosji? Nie wiem, czy jest to... Nie dopatrywałabym się tutaj jakiegoś takiego mega master cwanego planu? Ale tak się po prostu dzieje, nie mówiąc o tym, że wiesz, no nie pamiętam, jak mnie rozbawiła historia, jak w pewnym momencie gdzieś w ogóle w rosyjskich mediach się natrafiłam na informację, że Chińczycy im ukradli 300 tysięcy metrów sześciennych tajgi. I ja się... Ja tak czytam to i mam takie, co? Co? Ale się po prostu okazało, że wiesz, Chińczycy nie mają swojego drewna, bo oni nie mają drewna u siebie,
to po prostu pod stołem dobijają deale z jakimiś tam lokalnymi kacykami na Syberii właśnie. I ci lokalni kacykowie po prostu pozwalają im wycinać, robić takie na wpół legalne, de facto nielegalne wycinki i potem wywozić to drewno do Chin. Więc w tym nie ma skoordynowanego takiego masterplanu i masterminda, który za tym stoi. Za tym stoi po prostu odwieczna... rządza pieniądza. Rządza pieniądza i trochę też sprzyjające okoliczności, nie? W sensie w tym momencie Chińczycy mieszkający tam na granicy mają więcej do zaoferowania pod względem handlowym wymiany dóbr niż Rosjanie i w bardzo naturalny sposób przejmują po prostu, wiesz, rynki i pod względem, wiesz, restauracji i sklepy odzieżowe i inne rzeczy, nie? I mają też więcej kapitału już w tym momencie. No tak, Chiny są strasznie bogate. Czy w zasadzie to brzmi naprawdę niepokojąco, bo jak Chińczycy, jeśli ja dobrze zrozumiałem, zaczyna im się żyć coraz lepiej, na coraz wyższym poziomie i jak tam się zrobi głód, to może się zrobić rewolucja. No może się zrobić bardzo niebezpiecznie, więc ja podejrzewam, że no wiesz, tutaj władze z przewodniczącym na czele zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji podbramkowej, więc bardzo możliwe, że pójdą w bardzo ostry zamordyzm w szczytnym celu uniknięcia głodu i jakiejś tam dystrybucji i redystrybucji, ale przede wszystkim utrzymania też swojej władzy, nie? Ponieważ stabilność społeczna, oni są gwarantem stabilności, znaczy stabilność społeczna jest gwarantem ich władzy, bo tam panuje taka trochę niepisana zasada pomiędzy partią a społeczeństwem, że partia ma legitymację na rządzenie, dopóki właśnie podnosi się stopa życia i dopóki rośnie standard życia, no i taka pozycja Chin na arenie międzynarodowej. Natomiast w momencie, kiedy zrobi się źle, to partia tę legitymację straci, nie? Więc utrzymanie stabilności społecznej jest w ich pieskim interesie. A do tego jeszcze dochodzi konflikt z Ameryką i Amerykanie na pewno zrobią wszystko, co się tylko da, żeby Chińczycy nie kupili sobie za dużo żarcia na arenie międzynarodowej. Tak. No, polski rząd, pisowski rząd, na pewno w tym momencie nie zwietrzy interesu, żeby sprzedawać nadwyżki naszego żarcia do Chin, gdzie Chińczycy na pewno mają kasę i dobrze mogą zapłacić. Nie widzę w tym nic złego. W sensie, wiesz, polscy producenci żywności od lat próbują wejść na rynek chiński i ja uważam, że niech wchodzą. Ja też tak uważam. Spoko, że tak powiem. Życzę im powodzenia i trzymam kciuki, zwłaszcza, że wiemy, że na przykład Rosja bardzo tym potrafi bardzo brzydko pogrywać, nie? Więc tym, no właśnie, więc tym, na przykład sadownicy i tak dalej. I mleczarze przede wszystkim, Rosja też, nie? Więc spoko, więc niech sprzedają do Chin. Ja w tym, wiesz, bardzo dobrze by się stało. W sensie też nie jest w moim ani w twoim interesie, żeby Chińczycy zaczęli głodować, nie? Więc... No nie, zwłaszcza, że człowiek głodny, a uzbrojony, to niebezpieczne. Tak. A do tego jeszcze, jak im bilans handlowy coraz jest gorszy, to mogą chcieć prosić, żeby długi inne kraje spłacały, a to się nie jedna wojna od tego zaczynała, że dłużnik nie chciał płacić. No, dokładnie tak. Więc operacja pusty talerz jest de facto operacją, która ma zagwarantować, że ten talerz pusty nie będzie już wkrótce, nie? Tak. Więcej na kanale Uli Kuczyńskiej, link w pierwszej linii opisu i tutaj nad jej głową. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Hej.